Cześć! Dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień, że jestem samiuteńka w całym domu, więc co będę robić? Kwaście tani, jabłoni i mróz, paprykę mamy na dziekuj, dla nagry Katiusza, na wysoki bierek na Krutoj. Wyhalila, piesnia zawadila, pra stepną mosty zawarła, pra ta wąka, którego lubiła, pra ta wąci pisna biegla, pra ta wąka, którego lubiła, pra ta wąci pisna biegla. Ocie chuj, matka, co to było? A ty pieśnia, piosenka dziewicia, ty lecisz za jasnym słońcem świat. Tak, tak wyglądam, kiedy siedzę w domu, to są moje dresy, tak wygląda mój weekend. W momencie, kiedy ktoś mi mówi, ty tylko leżysz i pachniesz, to mówię, tak. I dostaję za to hajs. Żartuję oczywiście, słuchajcie, bo ja początek dnia miałam zajebisty i po prostu... Wiecie, miałam taką werwę do działania i tak dalej, to chyba się mi udzieliła ta werwa aż za bardzo, bo zepsułam pH-metr. Podczas czyszczenia chciałam sobie pomierzyć pH, podczas czyszczenia stłukłam elektrodę, za mocno nacisnęłam. No i będę musiała kupić nową. Akurat widzę, że są promocje z okazji Black Friday na sklepie, gdzie kupowałam, więc skorzystam, kupię od razu dwie elektrody na zapas, więc na jakiś czas mierzenie pH będzie wyłączone z użytku, no bo nie mam sprzętu. Tak. Agnieszką jestem. Dziękuję. Chcę jakieś foteczki chociaż porobię i w ten sposób produktywnie spędzę sobotę. A, no i pranie oczywiście, jak słyszycie. U mnie sobota, zawsze jest pranie. Okej, filmy ponagrywane. Już pewnie słyszycie po moim głosie, że po prostu chrypka jest. Więc teraz czas wskoczyć w coś wygodniejszego, innego, zdemontować z siebie nausznicę, bo o ile sama nausznica prezentuje się pięknie i ona w ogóle super wygląda, zwłaszcza w tej sukienki. Będziecie mnie widzieć na filmach, bo miałam taką stylizację do nagrywania, więc będziecie mnie na filmach widzieć właśnie w tym wydaniu, ale przyznam, że ta nausznica jest ociupinkę na mnie za duża i trochę nie czułam się pewnie mając ją na uchu, bałam się, że ona mi gdzieś spadnie, więc podkleiłam ją koregą. Nie miałam po prostu żadnego kleju, nie wiem, charakteryzatorskiego, czy kleju do rzęs. Nic takiego w swoim domu nie miałam, bo nie używam takich rzeczy. I zastanawiam się, kurczę, czym to podkleić, żebym się tak pewniej to mi na głowie siedziało, nie? Słuchajcie, mogę machać głową i nie spada, więc jest dobrze. No i na Halloween robiłam wam właśnie charakteryzację wampirzycy i doklejałam sobie do zębów na koregę właśnie tipsy. Powiedziałam sobie, że no w sumie korega to taki klej, więc pewnie mogę sobie jej nausznicę do ucha podkleić. No i jak widać, daje radę. Teraz czas zdementować. Pewnie będę miała całe ucho brudne. A, jeszcze mi się coś zaplątało we włosy. O, on tak, ten klej. Nie wiem, jak ucho wygląda. Chyba trochę czuć ten klej. No, ale nausznica, aż kilka włosów mi się wyrwało, bo rzeczywiście widać tę koregę. No, ale trzeba przyznać, korega wielofunkcyjna jest. I jedziemy coś zjeść, a potem na jarmark świąteczny w Katowicach. Czy możesz się postawić na nóżkach? Ja trzopię. Szob nawija makaron na uszy jak trebusz na proce. Ty może tego sosiku se spróbuj. Tego. No. Tak, fajnie.
Blogmasie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!